Miałeś kiedyś sen, że stoisz oko w oko z samym sobą, ale ten drugi ty mierzy do ciebie z pistoletu? Kiedy to się wszystko zaczęło, zabrałam swoją bieliznę, książki i pojechałam pociągiem do małej wioski nad morzem. Byłam zupełnie sama, właśnie rozstałam się z chłopakiem. Mówi się, że trzeba 21 dni, żeby z człowieka wyszła miłość, te wszystkie miłosne hormony. Codziennie rano budził mnie sąsiad, który wyprowadzał swoje zwierzęta na pastwiska. To on, rozmawiając ze mną przez płot, namówił mnie do medytacji. Czym jest rzeczywistość? Czy jest ona tym, co poznajemy naszymi zmysłami? Czy jest czymś innym, czymś głębszym? Pomyśl przez chwilę. Gdzie było krzesło, na którym siedzisz, zanim powstało? Gdzie było nowonarodzone dziecko, zanim przyszło na ten świat? Tylko dlatego, że nie możemy czegoś zobaczyć lub dotknąć, nie znaczy, że to nie istnieje. To tylko znaczy, że nie możemy tego doświadczyć w naszym trójwymiarowym świecie w tym momencie. Ta sama prawda dotyczy wszystkiego, co uważasz za obfitość. Nieograniczona miłość. Intensywna radość. Zdrowie. Czy większe dobra materialne. Tylko dlatego, że nie doświadczasz tego, czego pragniesz w tym momencie, nie znaczy, że to nie istnieje dla ciebie. To nie jest prawda, że po 21 dniach możesz się wyleczyć z miłości. Ale przynajmniej możesz zrozumieć, że życie jest tylko jedno i już.